Byłem na komendzie w Olkuszu. Nie wiem, kto sprawił, ale na popołudniu miałem dniówkę. Poszedłem, przepracowałem dniówkę 8 godzin. Po 8 godzinach, kiedy przyjechałem do domu, nawet nie pozwolili zjeść. No nie, tylko zabrali mnie. W ten czas mojej Aludce powiedziałem: pamiętaj jedną rzecz, nie masz prawa do nich chodzić. I z wiedzy, którą posiadam, była jedyną kobietą w Olkuszu, gdzie nie chodziła do żadnych ubytków, nic się nie dowiadywała. Ja jej powiedziałem: nie upłynie 10 dni, będziesz wiedziała, co się ze mną dzieje. No i tak jak jej powiedziałem, w parę dni później przyjechali ludzie z Zabrza z informacją, że pani mąż się znajduje w Zabrzu, w Zaborzu. No, muszę powiedzieć, w związku z tym, zatrzymaniem, to było dwa momenty takie bardzo może ciekawe. Pierwszy to kiedy jeden z funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej otworzył drzwi od celi, przepraszam bardzo, no i tam zaczął coś pokrzykiwać, no bo ja nie ukrywam, że jakoś tak chciałem sobie poprawić nastrój, to gimnastykowałem się, co być może ich denerwować zaczęło, że tam sobie pompki robiłem, przysiady, jakieś tam takie. No i zaczął pokrzykiwać. W pewnym momencie, że tak powiem, wyjął z kabury pistolet i powiedział, że takich sukin, no tam, że on by strzelał na miejscu. No, akurat to był jeden moment. A drugi moment, to wzięli mnie, podwieźli suką do rynku, a od rynku skutego prowadzili mnie ulicą Króla Kazimierza na komendę policji, a przy mnie szedł taki ormowiec z Bolesławia, bardzo pracujący w ZGH. Do dzisiaj go pamiętam, widuję go na ulicach. I on szedł przy mnie i machał mi pięścią pod nosem i wrzeszczał: my ci damy kraść, my ci damy baby gwałcić. I to były takie dwa elementy, gdzie niczym trafiłem do Zaborza. Czyli znowu ta obróbka, taka obróbka, że tutaj władza ludowa przy okazji stanu wojennego rozprawia się z takimi niby. No, trafiłem do obozu internowanych w Zabrzu, Zaborzu. No i nie ukrywam, pierwsze moje od razu wejście to skończyło się, że wylądowałem na Kabarynie. Pierwszy nasz spacer, który nam ogłosili, to kazali chodzić w kółko. No i wszyscy chodzili. Ale że ja mam naturę krnobrnego, wyszedłem z tego kółka. No i zrobiło się zamieszanie. Wszystkich wygonili z powrotem na pawilon, a mnie na Kabarynę. No i tutaj naruszyli moją taką, że tak powiem, obudzili we mnie wolę walki. No i odsiedziałem sobie na Kabarynie i mówię: no to teraz, panowie, zaczniemy trochę wojować. No i tak jeden wieczór, drugi wieczór nic nie przychodziło do głowy. Ale w trzeci wieczór sobie pomyślałem: no najwyższa pora, za dużo spokoju. Poszedłem do łazienki, bo korytarz był otwarty, cele były te, bo to był ośrodek taki, ten w Zabrzu, Zaborzu, to nie jest takie typowe więzienie, gdzie każda cela była zamykana. Mieliśmy możliwość odwiedzania się między celami, korytarz był wolny. Oczywiście pierwsze, co powstało, to mieliśmy takiego studenta kantora, chyba Mirka, tak, który wespół z innymi kolegami, chyba Juziu Kula, jeżeli dobrze pamiętam, zmontowali kącik modlitewny. No nie? Jedni poszli w kierunku ducha,
inni tam, no trzeba było zagospodarować swój czas. No ja poszedłem sobie do łazienki, otworzyłem okno, no i zacząłem morsa udawać. Polałem się wodą. Początkowo po dwóch dniach był kaszel ostry. Później oczywiście celowo się doprawiałem, żeby jak najszybciej ten stan chorobowy powstał. No nie? A to tam w łazience oprócz systematycznego, że tak powiem, przeziębiania się, doprowadzałem się do coraz gorszego stanu. No i prawda wyglądała tak, że zrobiło się zapalenie płuc. Nieleczone, bo początkowo nie dawałem się leczyć. Tak, zgłosili, że jestem chory. Zawieźli mnie do szpitala więziennego w Bytomiu. Tak, i że miałem tam zostać. A już była gorączka dość duża, stany zdrowotne wcale się nie poprawiały. No, doprowadziłem się ogólnie do stanu takiego, że zapalenie płuc z wodą w płucach. No, nie chciałbym tu tak obrazowo przedstawiać, no ale tak, zawieźli mnie do Bytomia i że tutaj będę w tym więziennym szpitalu. A ja powiedziałem, że ja tu nie zostanę. Proszę mi przedstawić status internowanego. Proszę mi pokazać, jakie ja mam prawa, jakie obowiązki, co, bo takiego nie ma. Notabene nawet nie miałem decyzji o internowaniu, która gdzieś tam dopiero w IPN-ie się gdzieś tam znalazła po latach, jak powstał IPN. No, nie? No i muszę powiedzieć, że tutaj postawa lekarzy od pierwszych dni stanu wojennego, gdzie ja miałem z nimi styczność, to okazywała się tutaj ich bardzo bardzo szlachetna. No i sytuacja się potoczyła w ten sposób, że jak ja powiedziałem, że tu nie zostanę, to ci ubecy powiedzieli, że no i tam doszło do szarpanki ze mną. No i pan doktor, który miał ten dyżur, mówi: panowie, to ja w tym momencie zrywam wszelką pracę, bo ja nie pozwolę, żeby tak ludzi traktować. No to wzięli mnie na nosze z powrotem ubecy, wynieśli mnie z więziennego szpitala i tak przez 3-4 dni to trwało i wozili mnie po różnych szpitalach. Wszędzie była diagnoza jednoznaczna, że zapalenie płuc z wodą w płucach. No i doszło do tego, że msza, jeszcze wcześniej jeszcze była atanda, czyli taka, bo pierwszy pawilon to był blisko porodówki, tam od strony był taki oddział porodowy, to tam po, muszę powiedzieć, że w ogóle internowanie to był taki naprawdę, my to nazywaliśmy w ten sposób, że komuniści zrobili pierwszy błąd jaki, że ten taki, że do durszlaka wszystko wrzucili razem. Przepraszam, że nie będę tu wulgaryzmów używał, ale to, co miało spłynąć, spłynęło, a w durszlaku zostało taka rdzeń. Drugi błąd to był taki, że ja dodatek do warsztatu ślusarskiego, albo do młotka, miałem możliwość rozmawiać sobie z doktorem ekonomii, z historykiem. I to był taki zaczynek lotnych uniwersytetów robotniczych. Nocne Polaków rozmowy, gdzie takiego jak ja uczono rachunku ekonomicznego przedsiębiorstwa, tłumaczono, co to znaczy dubbing, tak, jak się tworzy zysk. No bo skąd taki prosty robotnik, czy ja, czy dziesiątki innych mogliśmy o tym się dowiedzieć? Jeżeli ja spałem na pryczy na dole, a na górze spał doktor ekonomii, a z boku spał z kolei inny naukowiec. To był drugi błąd, że zaczęto nas kształcić. Taka naturalna integracja powstawała między zatrzymanymi.
To były te takie pierwsze chwile. Ja doszedłem do wniosku, że oprócz słuchania, uczenia się, to jeszcze trzeba aktywnie z nimi powojować. I tak jak powiedziałem, że była msza, przyjechał do nas ksiądz biskup. Nie zapomnę tego, jak każdy miał już przygotowany gryps, żeśmy, było dwoje księży i ksiądz biskup. Później przyjechała Maja Komorowska z pomocą. No i w tym momencie pamiętam, jak te grypsy do nogawek księdza, takie na dole, jak to się nazywały, z mankietami spodnie. To tam wciskaliśmy wszelakie książeczki do nabożeństwa, które nam wręczono. No to każdy tam wpisywał, żebyśmy wiedzieli, kto skąd jest, żeby trzeci błąd, że w tym momencie przecież no nie zrobili Katynia, no nie, tylko nas wypuszczali, czyli już wiedzieliśmy, gdzie, kto z kim może ewentualnie łapać kontakt. Tak jak powiedziałem, uczyliśmy się rachunku, historii, przepisów, co później owocowało w dalszej naszej działalności. No i nie ukrywam, kiedy dowiedziałem się, że interweniuje bezpośrednio ksiądz biskup w mojej sprawie, no to dostaliśmy od, przepraszam, funkcjonariusza, bo nie każdy był klawiszem, bo na przykład mieliśmy takiego, nie wiem, stodoła na niego, czy łopata, mówili, dowódca Straży Więziennej, także był ofiarą stanu wojennego, bo zięcia mu zamknęli, czyli córki męża. I na przykład przyszedł taki ogromne, postawne chłopisko i przyszedł i wrzeszczy, dawać ten śmietnik wyrzucić, no nie? No i tam któryś się chciał coś, a on coś tak dziwnie oczami pokazywał, że ten śmietnik trzeba wyrzucić. No to poszliśmy, chwyciliśmy za ten, on nas wyprowadził z pawilonu wyrzucać i mówi, ładujcie tutaj, no nie? I okazało się, że tenże sam funkcjonariusz przemycił, w tym śmietniku przemyciliśmy ileś tam dziesiątek paczek papierosów, które były na przykład na kartki. No później nie ukrywam, że nie każda postawa czy funkcjonariusza służby więziennej, lekarze się wspaniale zachowywali, byli klawisze i tutaj już z przekąsem mówię, klawiatura była złośliwa, bo ja zawsze mówię, każdy kto idzie czy do policji, czy na klawisza, to albo do 14 roku dziewczyny go biły w szkole, albo się moczył do 16, bo to z dewiacjami idzie, żeby prześladować drugiego człowieka, no nie? Ale nie każdy z nich taki był. Gro ludzi na przykład po drugiej stronie okazywało normalne ludzkie odruchy. Ja muszę powiedzieć, że z funkcjonariuszem milicji, przepraszam, że wracam do momentu zatrzymania, z funkcjonariuszem Milicji Obywatelskiej, który przyjechał do mnie do domu brać mnie na internowanie, jak oni weszli i zobaczyli, że w beciku jest moja córka Ewa Wiktoria, już ochrzczona, która miała 3 miesiące, a druga miała 4 latka. Jak on zobaczył, że moja córka, kiedy przyszli w nocy, 4-letnia Ania, rzuciła mi się na szyję i mówiła, że nie zabierajcie mi taty, to ja widziałem, że ostatnie co widziałem, że ubek rzucił moim dzieckiem w ścianę. Ale widziałem też funkcjonariusza milicji, któremu łzy w oczach stały. I później, przecież on mieszkał w tym terenie i ja mówię nie o ubeku, tylko mówię o milicjancie. No nie będę tu ujawniał jego nazwiska, ale nawiązały się wręcz przyjacielskie relacje między mną a nim. Pierwsze, co mnie spotkał po wyjściu z internowania, zachował się bardzo wspaniale, doszedł do mnie i mówi, panie Adamie, niech pan mi wybaczy, że ja pana odwoziłem w to miejsce. Nie można mówić, że akurat, no, słynne nasze ogólne śpiewania,
przy kracie stawaliśmy, tam były początkowo sikawki. No muszę powiedzieć, że kiedy i teraz przechodzę już do codzienności, dnia codziennego na internowaniu. Oprócz tego, tak jak powiedziałem, szkolenia robotników przez inteligencję, poprzez taką integrację naturalną, poprzez nawiązywanie przyjaźni takich, poznawanie ludzi, zachowań. No muszę powiedzieć, że moja żona do dzisiaj, nawet jak mówiłem, że jadę się podzielić z informacjami o tym, co się kiedyś działo, to moja żona mnie poprosiła o taką rzecz. Mówi: Adasiu, bardzo cię proszę, powiedz o jednej zasadniczej rzeczy, że to nie wy byliście pozbawieni wolności. Wolności to byłyśmy my pozbawione, kiedy pełne strachu na Janika, nie wiem czy to 12 czy ileś tam, bo numer już dzisiaj nie pamiętam, stałyśmy, czekałyśmy na widzenie i zza muru słyszałyśmy wasze śpiewy, pełne patriotyzmu, wiary, to my czułyśmy się, że to my jesteśmy zniewolone, a wy tam byliście wolni. No i muszę powiedzieć, że kiedy ksiądz biskup stanął w mojej obronie, bo już to się przedłużało, i dostałem informację, że przyjedzie karetka mnie zabierać do cywilnego szpitala, także na Zaborzu, na ulicy Wolności, to dwie przecznice obok. To nie ukrywam, że taki był ten, no, kolega ze mną na celi, z którym chyba Zmysłowic z KPN-u, jeżeli dobrze pamiętam, to Flak, albo on wyjechał, wiem, że do Niemiec po internowaniu. To jak się dowiedziałem, to mówię: słuchaj stary, jak przyjdą mnie zabierać, to ty legnij bez czucia na podłogę, no nie? I zobaczymy, może się uda cię też przy jednym zamachu wywieźć. No i faktycznie, jak pokazała się służba zdrowia, Heniu Flak chyba, albo Flak, Flis, coś podobnego z kopalni Mysłowice, KPN, jeżeli żyją tacy działacze, mogą sprawdzić, że taki był. I on w ten czas spadł. Ja do tego lekarza, który pierwszy wchodził, mówię: proszę się zająć kolegą, bo widzi pan, że on tu upadł. No i lekarz, oczywiście ściana się internowanych, bo chcę powiedzieć, że w celi, gdzie, bo to też trzeba poruszyć tą kwestię, w celi, gdzie skazani prawomocnym wyrokiem ludzie za przestępstwa kryminogenne, mieszkali w 6-7 osób w celi, to my mieszkaliśmy w ten czas 25-30 osób, prycze piętrowo ułożone do siebie, czyli tak, po bokach były prycze piętrowe i w środku też były chyba po dwie zdublowane piętrowe były prycze. I jak taki tłum zastawił lekarza, to lekarz rozglądał się i też brał jakieś tam te grypsy i na zewnątrz. No i oczywiście lekarz tym ze służby więziennej powiedział: panowie, ten pan ma zawał serca i trzeba go natychmiast zabrać. No nie? No a z racji tej, że ja tylko miałem zapalenie płuc, czyli mogłem, nie musiałem na noszach, tylko mogłem z boku siedzieć, w ten sposób zostało nas wywiezionych dwóch. No i muszę powiedzieć, że ze szpitala zostałem, że tak powiem, zwolniony. No i niby wróciłem do wolności.